Nazywam się Daria Woźnicka. Od 4 lat pracuję w Pinarabs jako web developer na stanowisku full stack developer. Jestem absolwentką Politechniki Łódzkiej, a po godzinach sobie menadżeruję muzycznie, bawię się w branżę muzyczną. To jest wspaniałe w tym, że pracuję tutaj 4 lata, że widziałam tą firmę, jak było nas tylko 20, a teraz widzę, jak jest 70, jak dużo się zmieniło i byłam świadkiem wszystkich tych zmian po drodze. Naprawdę identyfikuję się z tą firmą. Jak zaczynałam pracę, jeszcze będąc studentką, byłam taką małą, przestraszoną dziewczynką, która w ogóle pierwsza praca w IT. Teraz ani nie boję się zadań, ani nie boję się klientów, ani nie boję się generalnie pracy, tylko przychodzę pewna siebie, czuję się profesjonalnie zdecydowanie. Widzę miny moich kolegów, którzy mnie kiedyś uczyli i widzą, jak ja teraz uczę i mają takie good job. Teraz już łatwo znaleźć Pinarabsy, zdecydowanie łatwiej niż za moich czasów to było, bo ja szukałam po Piotrkowskiej, gdzie tutaj ten Łódź Ruby User Group w ogóle jest. A teraz Pinarabsy są często gęsto obecni na Politechnice Łódzkiej chociażby. W ogóle nie znałam języka Ruby, w jakim Pinarabs się specjalizowało w tamtych czasach. I kolega zaciągnął mnie na Łódź Ruby User Group, gdzie jego inny kolega, właśnie pracujący w Pinarabsach, zrobił prezentację, który programował na żywo w Ruby on Rails i po prostu zakochałam się w tym języku. Zobaczyłam, tak jak twórca tego języka mówi, że jest stworzony dla programistów, aby uczynić programistów szczęśliwymi, to zobaczyłam to. Po prostu napisałam CV jeszcze chyba w tym samym miesiącu. Wysłałam CV do Pinarabsów. Okazało się, że na szczęście organizują praktyki letnie w tym roku, bo nie miałam w ogóle, szczerze to powiedziałam, w ogóle żadnego doświadczenia z Ruby, bo tego się po prostu nie uczy na rynku. I przyjęli mnie z otwartymi ramionami na praktyki. Było nas czwórka, z czego dwoje byliśmy na studiach na informatyce na tym samym wydziale, na tym samym roku, a dwóch kolegów było w ogóle nie związanych ze studiami informatycznymi. I w czwórkę sobie pod okiem mentora Kuby stworzyliśmy po prostu przez miesiąc aplikację, którą jeszcze koleżanka Basia wtedy udawała naszego klienta i tak przez całe praktyki udawaliśmy, że jesteśmy w prawdziwym projekcie, dla prawdziwego klienta pracujemy. Też nie wyobrażam sobie swojej własnej pracy bez takiego miesiąca próbnego, to nazwijmy, gdzie na spokojnie, bez ciśnienia prawdziwego klienta mogliśmy sobie poćwiczyć po prostu na żywym organizmie. Szybko opaliśmy, no mentor był po prostu cudowny i bardzo sprawnie i bardzo przyjemnie się nam pracowało. I po tym wszystkim cała nasza czwórka została i cała nasza czwórka pracuje do dzisiaj w Pinarabsach. Pinarabs jest wspaniałym miejscem na rozwój. Przyszłam pierwszego dnia, czy może drugiego i już miałam kontakt bezpośredni z klientem, prawdziwym klientem, zagranicznym klientem. I musiałam tutaj powiedzieć, że dzień dobry, ja tutaj programuję i ja tutaj coś dla Państwa zrobię. Fantastyczni ludzie, fantastyczna atmosfera w pracy. No to jest podstawa, uważam, że jeśli się przychodzi z uśmiechem na ustach do pracy, to nie ma nic lepszego. Druga rzecz taka, że przynajmniej wtedy, kiedy kończyłam praktyki, w Łodzi były tylko dwie firmy, które programowały w Ruby on Rails, a ja się totalnie zakochałam w tym języku. Po pracy organizuję koncerty, a w pracy organizuję takie spotkania przede wszystkim dla kobiet w technologiach. Organizujemy warsztaty i spotkania takie networkingowe, a w pracy organizujemy wewnętrzną konferencję knowledge sharingową, nazywa się Bacon. Tam dzielimy się po prostu wiedzą, to jest takie połączenie trochę samorozwoju, integracji też firmy. Bardzo dużą wartością, jaką wyciąga się z warsztatów i z konferencji, jest networking. Więc tak, ja proponuję studia informatyczne. Niekoniecznie, ale bardzo, bardzo, bardzo pomagają. Potem wszystko idzie dużo szybciej. I praktyki w firmie, łapać się na nawet miesięczne, płatne, bezpłatne, to jest jednak praca na żywym organizmie, wiedza, której nikt nam nie zastąpi, nikt nam nie odbierze później. No, jest to podstawa, to nie trwa długo, to jest tylko miesiąc, a jeśli ma się już jakieś podstawy programowania, to w tym czasie, w tym miesiącu jesteśmy w stanie przyswoić nowe technologie, które są nam do startu potrzebne. I na pewno jest to dobry start. Ruby on Rails jest i na praktykach, i na wszelkich wykładach czy warsztatach wykładane przez nas zawsze od zera, jakby od podstaw, od pierwszego Hello World. Uświadamiam ludzi, staram się uświadamiać, że nic, jakby 6-tygodniowy czy 6-miesięczny kurs nie zastąpi 3 lat studiów informatycznych, czy 4, czy 5 lat studiów. Z tym, że mówię, no przede wszystkim ciężka praca i upór. Z odpowiednią pomocą przejdzie się te kłody pod nogami i jest tylko lepiej i lepiej i lepiej.